mamy taki przekaz organizacji ekologicznych, jakoby te hodowle w Polsce były na w ogóle tragicznym poziomie. Z drugiej strony jednak, no Polska jest drugim producentem naturalnych skór w Europie, trzecim na świecie. No i teraz jak to faktycznie jest z tym dobrostanem zwierząt na fermach? No bo tutaj ten argument jest bardzo często podnoszony. Przypuszczam, że ci, którzy głoszą takie opinie, nigdy naprawdę nie byli na fermie. Jeżeli nawet byli, to w nocy, wtedy, kiedy nie było właściciela, straszyli zwierzęta, żeby uzyskać jak najlepsze efekty filmowe, czy też robiąc tym zwierzętom przestraszonym zdjęcia. Polska jest krajem, w którym fermy norek, bo jeżeli chodzi o fermy rysów, to są fermy starsze, ale fermy norek są najnowocześniejsze na świecie. Świetnie wyposażone, z nowymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o klatki. Klatki piętrowe bardzo często. Zwierzęta są doskonale pojone, bo zimą woda jest podgrzewana, latem jest schładzana. Jeżeli chodzi o stosowanie ściółki, to taką ściółką jest słoma i rzeczywiście ta słoma jest wykorzystywana przez norki do wicia gniazda i później nawóz jest, ich odchody są wymieszane z tą słomą. Ten nawóz ze zwierząt sterkowych jest doskonałym nawozem organicznym. Norki rzeczywiście takim wskaźnikiem dla dobrostanu tych zwierząt to jest rozrodczość. Jeżeli jest dobry rozród, czyli zwierzęta w okresie rujowym chętnie, właśnie samce chętnie kryją, prawda, dochodzi do tego okresu rozrodczego właśnie w sposób intensywny i mamy przecież na fermach 90 kilka procent pokryć samic. To jest bardzo wysoki wskaźnik. To nawet u świń, u bydła się to nie powtarza. Świadczy to o tym, że te zwierzęta są utrzymywane w bardzo dobrych warunkach, jeżeli chodzi o warunki żywieniowe, pojenie oraz warunki środowiska. No i ta domestyfikacja tych zwierząt posunęła się bardzo daleko, jeżeli uzyskujemy takie doskonałe warunki, jeżeli chodzi o rozród. Rozród to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest w ogóle kondycja zwierząt, ich wzrostowość i później jakość okrywy włosowej. Polskie skóry na równi ze skórami duńskimi i innych krajów skandynawskich uzyskują najwyższe ceny na świecie, są wyróżniane, nagradzane, uzyskują najwyższe ceny i to świadczy o dobrostanie zwierząt. Pokazywanie jakiegoś zwierzęcia okaleczonego to jest w ogóle fałszowanie rzeczywistości. Oczywiście tak jak w każdej populacji znajdą się zwierzęta, które chorują, ale to jest ułamek promila, a eksponowanie tego jako powszechnej praktyki na fermach jest w ogóle niepoważne. No więc 20 lat temu, właśnie od tego zacznijmy, w Polsce nie było hodowli norek. Wtedy byliśmy krajem, który właściwie, jeśli chodzi o... Oczywiście hodowla zwierząt futerkowych była, przy czym była to hodowla lisów, przede wszystkim lisów. Ale właśnie nasi hodowcy zorientowali się, że przychodzi zmiana, że kończy się moda, czy jakby trend dotyczący skór długowłosych, a świat zaczyna szukać skór krótkowłosych, czyli norczych. I 20 lat temu, można powiedzieć, w Polsce ta hodowla się zaczęła. Do Polski trafiła no, z najlepszych hodowli, czyli z Danii, z Holandii, tam gdzie te technologie, przez technologię rozumiem także i warunki, jakie zwierzętom zapewniamy, bo tutaj, żeby uzyskać wysokiej jakości skóry, musimy im zapewnić warunki odpowiednie i to jest ta technologia. Odpowiednie żywienie, odpowiednie warunki utrzymania, to jest ta technologia, to się tak nazywa może w takim żargonie, jakoś tak przemysłowe słowo użyte, ale w rzeczywistości chodzi właśnie o to, co my rozumiemy jako przyrodnicy, jako wysoki poziom dobrostanu. Czyli, że tak powiem, no Dania rzeczywiście tą produkcję utrzymuje wysoką. Miała 9 milionów, teraz ma około 18 milionów. Holandia troszkę też zwiększyła, bo miała około 2 milionów 3, teraz ma około 6. Natomiast Polska jest tym krajem, który zrobił największy skok, bo myśmy w ogóle jej nie mieli tej hodowli, a teraz mamy około 9-10 milionów. Jesteśmy drugim dostawcą skór do domów aukcyjnych, bo to trzeba tak powiedzieć, tych policzalnych, tego policzalnego ilości czy wielkości tej produkcji. No i jeśli to nie będzie w Polsce, no to
świat wzruszy ramionami. Pewnie ta hodowla pójdzie, będzie się rozwijała może w krajach bardziej na wschód od Polski. Nie wiem, w Białorusi, może na Ukrainie, może w Kazachstanie. To muszą być kraje, gdzie są po pierwsze odpowiednie warunki klimatyczne, bo to od tego trzeba zacząć. No Ukraina, Kazachstan, no to są te kraje, gdzie też są zimy sprzyjające do tego, żeby się ta zimowa okrywa dobrej jakości wytworzyła. Jeśli będą sprzyjające warunki stworzone przez władze, no to tam te hodowle powstaną. Ja się zastanawiałem nad tym projektem tej ustawy o zakazie zwierząt futerkowych. Nie miałem wglądu w ten dokument, bo ja nie wiem, czy on w ogóle jest ujawniony, ale tak na własny użytek wyróżniłem tam jakby kilka obszarów, których one mogą dotyczyć jakby tych przyczyn, dla których byśmy tę hodowlę mieli zaniechać, zakazać. No i właśnie jedną z tych przyczyn, tak jak to postrzegam, to jest właśnie warunki utrzymania tych zwierząt, że one są trzymane w fatalnych warunkach, w jakichś takich przepełnionych klatkach, niedożywione i tak dalej. No i to jest oczywiście absurd, no bo to by przekaz z tego był taki, że hodowca z jednej strony znęca się nad zwierzętami, z tego ma satysfakcję i z tego ma pieniądze. No przecież to jest jakieś nieporozumienie. Tak jak mówiłem na początku, tutaj żeby uzyskać dobrej jakości finalny produkt, czyli te skóry, to musimy wszelkie warunki spełnić dotyczące odpowiedniej powierzchni klatek, odpowiedniego żywienia, odpowiedniego jakiegoś sposobu postępowania z tymi zwierzętami. Po prostu inaczej nie da się tego zrozumieć. I ktokolwiek się zajmuje tą branżą, no to ma tego świadomość. I to jest na tyle oczywiste i dla hodowców, i dla wszystkich z branży, że nawet o tym nie dyskutują, bo po prostu jakby w tym momencie rozkładają ręce i pytają, ale o co chodzi? Bo przecież to jest jakby zupełnie taka oczywista sprawa. Natomiast dla tych organizacji zrobienie jakiegoś zdjęcia, gdzieś tam z ukrycia, czy z zaskoczenia, prawda, przestraszone zwierzę, czy chore zwierzę, przecież to się zdarza, to nie jest, nikt nie ukrywa, że zwierzęta chorują, ludzie też chorują. I z tego robić jakby standard, no to jest nadużyciem i kłamstwem, jak to można określić wprost.